Witajcie, mili wywołomie do tablicy, któż najwspanialszy z najwspanialszych, podwójny salut Piotrusiu Rzymski, Piotruniu, że w ogóle haj. Słuchaj Piotrusiu, wywołałeś mnie do tablicy swoimi wypocinami. Piotruniu, posłuchaj, co tutaj pisze Artur Schopenhauer. Artur Schopenhauer to nie jest żaden rybak, ani przewodnik wędkarski, ani żaden wędkarz. Jeno nie żyjący już filozof z Gdańska. Słuchaj, Arturku, Piotruniu, słuchaj. Bardzo mało ludzi umie myśleć, ale jakiś pogląd chce mieć każdy. I cóż pozostaje innego, jak przejąć gotowy pogląd od innych, zamiast wypracować go samemu. Piotruniu, posłuchaj mnie. Ty nie możesz mówić, że ty się coś znasz, bo ty bazujesz na telewizji. TV, wiesz, sonda, nie? Kłap, kłap. Piotruniu, ty weź wiosło do ręki, pychowe. Wiesz, to jest Amerek? Wiesz? Za Amerek. Nie wiesz? No, podejrzewam, że nie wiesz. Ale to nie szkodzi, bo ja też nie wiem, co to jest na przykład w fizyce kwantowej, coś tam, tak? Jakieś coś tam, rozumiesz? No nie wiem, to nie wstyd nie wiedzieć. Jeżeli weźmiesz za Amerek wiosło pychowe i pływasz 15-20 lat, jeden więcej, drugi mniej potrzebuje, i poczujesz ten ił, tą madę, poczujesz, słuchaj, piach muł, poczujesz piach taki, piach sypiący, piach półsypiący, poczujesz twarde, za chwilę wpadnie, poczujesz dziurę, cegłę, poczujesz otoczaki, które są takie, które są w glonach, to wtedy patyki, taką tamę, taką, tak, wtedy możesz coś mówić o rzece. Ten, kto nie pływał łodzią pychową, może coś powiedzieć, ale nie zna się na wodzie. Nie zna się na wodzie. Z brzegu, owszem, jakichś tam można nabrać informacji, coś, ale dopiero nabywa się informacji, mając w ręku Amerek. Oczywiście korzystając z przedłużenia tego Ameryka. Piotruniu. I ty mówiąc, Piotruniu, że ty coś tam o sumach, bo ty się studiujesz, w cudzysłowie, na jednej rybie. Piotruniu, no wiesz, że jedna ręka to nie wszystko, nie? Bo jak załatwisz ten nadgarstek w końcu sobie, wiesz o co chodzi? Można załatwić sobie ten nadgarstek jedną ręką, trzeba rękę zmienić. No. Piotruniu, posłuchaj, co pisze jeszcze Arturek Schopenhauer? Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem. Piotruniu, dla mnie trzymając 6 sumów, oczywiście ja tego nie widziałem, ale jakim cudem 6 sumów zaprzęgasz, rozumiesz, na matę i robisz z nimi zdjęcie, wiesz? Tak jak jakiś tam sobie facet z 6, rozumiesz, blondynami, wiecie to. No w jaki sposób? No trzymając je na uwięzi, no co, na jakiś basen, tak? Nie, na powrozach. Jest to okrucieństwo dla mnie. Co to jeszcze Arturek pisze? Świat nie jest robotą na zamówienie, a zwierzęta nie są fabrykatem do naszego użytku. No oczywiście, że tak. One były przed nami, zwierzęta były przed nami. My weszliśmy do ich domów. I my tak jak bolszewicy do naszych polskich domów wchodzili. Tak jak przewodnicy wchodzą do domów naszych tutaj autochtonów i my tutaj będziemy. Bo co? Bo macie telewizję? Bo macie TV? Bo co macie? Co macie? Gacie zasrane, kurwa, macie. I teraz tak, słuchaj. Tu jeszcze jest, Arturek napisał coś takiego. Kto z rzeczy jakiej czyni profesję, ten kocha nie ową rzecz, lecz swój zarobek. Święta prawda, jeśli chodzi o ludzi, którzy robią to z wędkarstwa. Nie spotkałem człowieka, który by to właśnie nie tyczyło. Natomiast są przypadki, to nie jest ta maksyma Arturka, to nie jest w pełni, bo na przykład weźcie takiego Czeska Wydrzyckiego. Na pewno wręcz przeciwnie. Czesiek czynił profesję i kochał ową rzecz, lecz ją kochał, a nie swój zarobek, więc tutaj nie w pełni. Natomiast jeśli chodzi o was, wędkarze, którzy czynią profesję, to nie kochają tej rzeczy, jeno swój zarobek. Święta prawda. Święta prawda. Piotruniu, odpowiedziałem ci 4 maksymami Arturka Schopenhauera. Ja tutaj nie powinienem się dalej rozwodzić, ale jeżeli ty tego nie zrozumiesz, no to ja ci winien jestem to, żebym ci musiał to wytłumaczyć.
I muszę ci to wytłumaczyć, muszę to rozszerzyć, uzasadnić, Piotruniu. No. W sumie to ja cię trochę, kurwa, polubiłem. Bo ty jesteś taki chłopak. Może, kurwa, bym cię, wiesz, ja paru sprowadziłem na dobrą drogę. I tu tak, ty rozumiesz takie, jak ich nazwać, niedobrzy ludzie w pewnym sensie pewnych moich rad słuchają i nawet potem, kurwa, stają się po części dobrymi ludźmi. Może ja cię naprostuję. Tylko ja jestem cierpliwy do ludzi, którzy słuchają. A do mądrali, którzy czerpią wiedzę jeno z telewizora, a nie z Ameryka, to wybacz, ale to jest do czasu, bo jeżeli bym takiemu na przykład Bachorowi tłumaczył, ile to jest 2 razy 2, mogę mu tłumaczyć przez godzinę. I on jest normalny. I on to rozumie. I nagle pewnie zaczyna mi się tłumaczyć, znaczy mądrzyć, no to zostaje tylko kufel w łeb. Tak samo jak mój kolega trudni się łowieniem sumów. Trudni. No, kocha tą profesję. No i wziął na łódkę kolegę. No i ten kolega złowił suma. I wyobraźcie sobie, że po złowieniu tego suma, a może nawet 2, zaczął go uczyć za chwilę. I słuchajcie, ten mędrzec, to gdyby mu powiedział, weź złów suma, takiego suma, to by nawet tak nie wiedział, co, jak, gdzie, jaką, czy, gdzie stanąć, gdzie, jak, co podstawić, nie, zesrałby się żurę. I to samo, co ja byłem z brzanami. Masz złów brzanę, masz łódkę i jedź, płyń. Nie wiedziałby gdzie, co, jak, żurem by się zesrali, nie złowiliby tej brzany. Może po jakimś czasie. A ty go wprowadzasz, dajesz mu wędkę, uzbrajesz tak jak trzeba, pokazujesz ta i mówisz mu tak, tak, tak. I on łowi. Chociaż tam mu tam wychodzi zazwyczaj, no ale trudno, no ten. I on mówi, ja złowiłem brzany i on się mądrze, kurwa, nie. Złowił brzany i mówi, ale super, panie. A nie on cię, on cię uczy, rozumiesz? To jest, kurwa, nieprawdopodobne. Ty w ciągu tygodnia, kurwa, złowiłbyś, nie wiem, ze 30-40 brzan, a on w ciągu roku by nie złowił żadnej, a on ci, kurwa, uczy, rozumiesz? Mili, wielokrotnie łowiłem z ludźmi, którzy łowili bardzo dużo ryb. Tyczka, to. Mieli jakieś tam, słuchajcie, pewne ścisłe ten. Ale tylko jedna osoba. Wiecie, ile osób zabrałem na ryby w życiu? No kurwa, człowieku. Ale jeśli chodzi na przykład o jedną rybę brzanę, bo tej rybie poświęciłem tak naprawdę najpierw Kleniowi i Jaziowi, a potem brzanie. No tam przy okazji różne rzeczy. Bo ona to jest silna ryba i wiecie, no fajne doznania są z silną rybą, prawda? Chociaż ja lubię nawet i uklejeczkę sobie złowić, kiełbika, wiecie, ale z brzaną są inne doznania niż z każdą inną rybą. I łowiłem z różnymi ludźmi, z takimi karpiarzami zawodowcami, z tymi. I tak naprawdę tylko jedna jedyna osoba na brzanach posłuchała mnie, jak ma uzbroić sprzęt. Wszyscy inni łapali się za głowy, że to za grubo. I wszystkim, kurwa, porwało. Wszystkim. Biedne te brzany, wiecie, z haczykami w mordach. Na szczęście brzana rzadko głęboko połyka. Raz miałem w życiu tylko, że 30-centymetrowym panem. Przypadek. Bo, słuchajcie, wszystko ma w wargach. Bardzo rzadko, nie wiem dlaczego tak głęboko połknęła, to się nie. Ale to też w zależności, czy się łowi z brzegu, czy z łódki, to są całkiem inne relacje. I tylko jedna osoba mnie posłuchała. Wszyscy, kurwa, mądrzy. Chuja na rzekach nie łapali, czy jak łapali, to czy, słuchajcie, jakieś krąpiki, ktoś. Wszyscy są, kurwa, mądrzy. Jak się to czego. Albo jeden taki, kurwa, mędrzec, kurwa, co on. Wielki rapiarz, wiesz, no kurwa, tutaj na tych jerkbaitach się, kurwa, wychwala tego. Stanął na łódce, ja patrzę, wie, co ty masz, żyłkę 18, cię popier. Ale mnie jeszcze nigdy nie porwałem, mówię, słuchaj, to jest łódka, to jest co innego. Z brzegu rzucasz, kurwa, masz co innego, zrozum, a tu masz, rzucasz, od razu ci schodzi pod prąd, zrozum, nie rozumiesz tego? I patrzysz jak na debila, no, a ja mówię, no debil, kurwa, ile, weszła mu taka krowa, on mówi, on miał piątki, mówi, wyjmuje piątki. No to miał, krowa mu weszła, trzask, ja mówię, ty zobacz, kurwa, gruba rapa chodzi ci, kurwa, teraz z twoim woblerem, kurwa, ten. Chuj wie, jak połknęła, na 2 kotwice, może na 4 zadziory, na 5 jest zajebana, jak ona to wypluje? On patrzy i tak. Pamiętajcie jedną rzecz, że debil, czy tam trochę przechlaszczony mózgiem, zawsze będzie miał człowieka, który coś potrafi, będzie miał za debila. Tak samo jak bolszewicy wyśmiewali się na przykład
czy z burżuazji, ale z klasy tej wyższej, tak, z inteligentów. O, dobry przykład, że śmieć, niż społeczny, ta mątwa taka, słuchajcie, takie śmiecie, najgorszy lumpen proletariat, zawsze będzie się wyśmiewał z inteligencji. Dlaczego? No dlatego, że tak jest. Co prawda, burżuazja ten lumpen proletariat wykorzystuje do tego, ale to już nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że kretyn, śmieć, debil zawsze będzie miał, ja nie mówię już o przemysłowcach, ale mówię o człowieku, na przykład będzie, czy poetę, czy artystę, to taki bolszewik zawsze będzie wyśmiewał. Zawsze. No dlaczego? No bo to tak jest. I dlatego mamy tych wynurzeń w internecie, tych debili, taką masę. Ale co ja mam tłumaczyć? Słuchajcie, no tłumaczę niektórym, tłumaczę, a oni swoje... To nie dotrze, tak samo jak do mojego kolegi nie dotrze, któremu tłumaczę, że PEM z BTS-ów jest szkodliwy. A on mówi, nie, bo mój kolega tam Brzoza czy Jesion lampę, znaczy nie lampę, radio lampowe i zrobił, a jego rodzice to są fizykami i on mówi, że nie. Ja mówię, no dobra, on mówi nie, a ja ci pokazuję tutaj profesorów, dobra, nieważne, naukowców, którzy rozumiesz 30-40 lat, są nie dość, że fizykami, to są jeszcze w medycynie pracują, w instytutach medycznych i oni pokazują, że jest szkodliwe. Pokazuję mu, kurwa, słuchajcie, opracowania i to. On. Byłem w latach, na początku lat 2000 u pewnego profesora, który robił dla stacji bazowej telefonii komórkowej opracowanie. I ja mu mówię, mam takie sprawy i takie, bo się boksuję z nimi. I on mi zaczyna gadać głupoty. Ja mu zaczynam wytaczać argumenty. I w pewnym momencie on zobaczył, że ja wiem, że on kłamie. On kłamie albo lawiruje. I on wtedy powiedział mi coś takiego. Posłuchaj, znam cię od dziecka. On do mnie mówi, znam cię od dziecka. I jeżeli coś by wypłynie, ja ci coś mogę powiedzieć, ale jeżeli coś wypłynie spoza tych czterech ścian, to ja nigdy nie dostanę zlecenia, a z tego żyję głównie. Bo to, co ja tam mam w instytucie, to jest inna sprawa, a to, co mam z tego, to są duże pieniądze. I jeżeli ty byś podał moje nazwisko, to ja leżę. Ja mówię, obiecuję, nic nie powiem. Pierdolim, że sowy w Pałacu Kultury tam mają gniazdo, miały gniazdo i tam jest duża, wiecie, słuchaj, stacja bazowa i to daje one... Kurwa! Obaliłem od razu jego te argumenty. I on mi powiedział coś takiego, ale nie powiedział mi dokładnie, nie szkoda, tylko nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Okej. Ale on dokładnie wie, że tak nie jest. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, bo to już wtedy był staruszkiem, a teraz to ze 100 lat. Posłuchajcie mnie. Bo tak samo ja się PEM-em interesuję od mniej więcej od 20 lat. No rybami dłużej, bo tam od dziecka, prawda? Nie jest w stanie mnie zaskoczyć jakiś debil, który pracuje, bo już 3 miesiące ma jakieś zlecenia, coś od kogoś, wiecie. Ja się na tym troszeczkę znam. Nie jestem ani fizykiem, ani lekarzem, ani doktorem, ale się troszeczkę na tym znam i mogę obalić każdego ten. I taki, wiesz, kolega, który mi powie, że nie, bo mu Brzoza powiedział. Prostota i prymitywizm. Prymitywizm i prostota. Trzeba się troszeczkę zagłębić, poczytać jedną, tak jak i drugą stronę, a szczególnie tą, która pracuje na zlecenie operatorów. No to w ogóle, słuchajcie, no to jest właśnie komedia. I na przykład tak mówię, że ponad 10 tysięcy prac jest opracowanych na temat szkodliwości PEM-u, no rosyjskich, radzieckich. No, bo Rosja. A kto poleciał pierwszy w kosmos? No kurwa, w ogóle nie ma z debilami o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Także mili, są ludzie, którzy pewne rzeczy, rozumiem, jak mój kolega, kumają z wodą tego, bo wodniakiem jest, ma kuma, a tutaj tego nie rozumie. I tak to jest. Ja mam też takiego kolegę, no to on tam jest takim głównym rozgrywającym w takich kartach, słuchajcie, co te wiza, nie wiza, wiza. No, multimilioner, bo to tam jest jeden z głównych szefów. No i co z tego? Co z tego, jak on jest głupim lewakiem? On nie rozumie pewne rzeczy. A jeszcze jest tam tego ośrodka Polski, gdzie właśnie tam było bardzo źle, no wiadomo.
I on tego nie rozumie. Myślę, no kurwa, są ludzie, którzy mają pewne ciekawe, dobre spojrzenie na pewne rzeczy, ale nie rozumieją innej ścieżki. Nie skumają w ogóle, bo oni wierzą i patrzą w jakichś innych, bo ktoś radio zrobił. To znaczy, że kurwa, nie wytłumaczysz. Mają tylko kufel. Kufel w łeb! Jak może mu się przestawi, poważnie. Czasami na przykład, o, jak się zakrztusisz i kufla, a to z plastugi, plery o, i odkrztusisz. To samo w głowę, to samo w łeb. Tylko nie... Takie, tu jest najtwardsze miejsce, o, tu, w tym miejscu. Gdzie zęba wali. Gdzie zęba wali, wiecie, to tu jest najtwardsze miejsce. To tu mu takiego kufla wypłacić. Też w odpowiednim miejscu trzeba walnąć, słuchajcie. W zależności jak macie kości wyrobione. I takiego kufla wypłacić, wtedy mu się przestawi i on ten... Pamiętacie, jak było na jednym filmie polskim? Jak był pijany, to kochany, a trzeźwy... I nam się na tym to polega. Także kolego mój, więcej czytaj, nie słuchaj. Jeżeli chcesz słuchać, to posłuchaj audiobooków. Posłuchaj mądrych ludzi, mądrych filozofów, mądrych naukowców, a nie ludzi, bo radio lampowe umieją zrobić, no ludzie, no czy naprawić? Kurwa, no, no prymitywizm, no bolszewizm. Dla mnie to wędkarstwo z telewizją, ja też mam telewizję, ja też mam kwoka i to kwoka, słuchajcie, skąd? A kurwa, pokażę wam kwoka najwyższej klasy. A, specjalistycznego, kurwa, kwoka. Jednego z najlepszych, jakich w Europie w ogóle. No mam, no i co z tego? No i co z tego, no? Ale mam siekierę, mam nóż, używam jej? Nie. Używam do odpowiednich rzeczy. Zobaczyłem, że kwok jest złem, że telewizja nie tyle jest złem, tylko że to zaburza. No kurwa, patrzę w telewizję? Nie, ja w telewizję patrzę w domu. Ja na ryby to... Amerek mi wystarczy. Dobry Amerek, który przenosi na wiośle. Ja bardziej poczuję niż ta telewizja. Oczywiście ryb nie zobaczę. Ale po co ja mam patrzeć? Jak ja na wodę patrzę z rana, czy wieczorem, bo tych mieczy, to jest kamień, ten... ja wiem, czy jest ryba. Dobra, nieważne, bo to już jest wyższa, że tak powiem, szkoła, słuchajcie tego, uznawania świąt wielkanocnych albo tych grudniowych. I teraz tak, tam piszą nadprzewodnicy, że oni tam, bo wypuszczają ryby, no to nie, dobra, zaraz sobie, każdy odcinek trzeba by poświęcić na inny temat, że kwoczenie, to co, kurwa, łowię sobie sandacze i rzeczywiście, no, zgrupowanie sandaczy, ale to straszne zgrupowanie, słuchajcie, co któryś rzut, branie, o, sandacz. Przepłynął śmieć w oczy. Ciach! Od paru godzin co któryś rzut branie. Skończyło się. Nagle za parę minut. Nie. Ale już inaczej. Sumki zaczęły brać tak. Kolejna rzecz. Łowię sobie na pikerki tego. Brania co chwila. Przepłynął śmieć. Kłap. Koniec. Jak mi ktoś mówi, że to czy tamto, ja wiem, że tak nie jest, no to ja mogę mu tylko powiedzieć, słuchaj, tak nie jest. A on mi potem swoje jakieś tam konfabuła, no to po co mnie to w ogóle słuchać czegoś takiego? Ja nie chcę brać Piotruni, ja tylko robię coś takiego, żeby powiedzieć tobie tak, słuchaj, nie wiem, co ty tam sobie tego, co ty... Natomiast, wiesz, jest to publiczne i ty tam próbujesz prostować to, co ja mówię, a ja, to są doświadczenia moje z wielu, wielu lat, więc po pierwsze, ryby, które są fotografowane, to jeden mędrzec powiedział w sądzie, że 10 sekund wystarczy na sesję. Dobra sesja to jest, słuchajcie, kilkanaście minut do pół godziny. I żeby dobrze... Światło trzeba nastawić, teraz tak, śliska ryba, tu wyjąć, wiecie, o co chodzi. Tak? To nie jest takie proste. I to, co... Słuchajcie, najgorsze to jest kłamstwo. Z tymi petami. I tak doszukujesz się, że ja pety, czy coś. Nie, no po prostu jest to płytkie. Jest to po prostu... takie szukające, żeby mnie na czymś złapać. Widzisz, no, na niczym mnie nie złapiesz, bo nie ma za co złapać,
a takie doszukiwanie się, żeby mnie po prostu przedstawić w złym świetle. I to po prostu, no wkurwia mnie to, bo to jest skurwysyństwo. To jest skurwysyństwo. Ja, nie będąc na miejscu, widząc sześć sumów i widząc to, co inni robią, że wpierdalają poblera, wbijają i tego, jest to skurwysyństwo, męczenie zwierząt. I to starszych niż te skurwysyny, co to robili. I takie szukanie jakichś haków na mnie czy coś. Nie no kurwa, no to frajerstwo jest i swe los. Nie chcę się wypowiadać, bo mogę innymi słowami, bardziej dobitnymi, ale to nie ma w ogóle sensu. Nie ma sensu. Frajerstwo po prostu. Zawsze wynoszę więcej śmieci jak wnoszę. I to każdy powinien robić. Co do petów. Ja nie palę chyba 3 czy 4 lata już. Natomiast jeżeli zawsze były pety, ja nie mówię, że jak byłem małolatem i paliłem, bo miałem 3 razy po 3 lata przerwy w paleniu, czyli łącznie 10 lat nie paliłem. Od 14 roku życia. Że nie wrzuciłem peta do wody. Być może tak było. Nie wiem, nie pamiętam. Zawsze starałem się nawet... To nawet zapytajcie ludzi, którzy ze mną pływali. Jeżeli ktoś widział, że wrzucałem do peta do wody, niech mi o tym przypomni. Może tak było, nie wiem. Nie przypominam sobie. Nawet na obozie sportowym, jak żeśmy palili pety, to była butelka po szampanie i do tego wrzucaliśmy, żeby nie... Bo to słuchajcie, wchodzi człowiek gdzieś i tak, nie wiem, nie wiem, tak jakby w domu, słuchajcie, srał pod siebie, no to jest właśnie to, te rzucanie petów do wody i śmieci i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. I teraz Piotrunio mi zarzucał, że ja pety do wody rzucałem. Piotruniu, posłuchaj mnie, grzecznie dyskutujesz, ja ci grzecznie odpowiadam. Nie pierdol głupot. Nie pierdol głupot, bo możesz mnie złapać, nie wiem, na wulgaryzmie, na przeklinaniu, na tym, bo tak trzeba się odnosić do tego skurwysyństwa, którzy ludzie produkują przeciwko... A teraz coś, słuchajcie, na topie. Jak poinformowały Wody Polskie do Wisły w wyniku drugiej awarii oczyszczalni ścieków Szajka, w Warszawie trafiło już do tej pory 300 ton azotu i 30 ton fosforu. Do Wisły trafiły... Już, kurwa, zobaczcie. Saigon. Czas apokalipsy oglądaliście? Nie wolno nic powiedzieć, słuchajcie, na komunistów. Do Wisły trafiły też rakotwórcze metale ciężkie, które są wchłaniane przez rośliny, które z kolei są zjadane przez ryby. Ryby... Jakie, kurwa... Jakie rośliny ryby to... Amur głównie, słuchajcie, no pierdolą głupoty, ale dobra. Te metale ciężkie są wchłaniane przez to, że ryba oddycha, jest cały czas w wodzie, to przez mięśnie i w ogóle, no ale oni pierdolą, słuchajcie. Ryby natomiast wraz z niekorzystnymi frakcjami są zjadane przez ludzi, nie tylko, bo i przez ptaki, przez inne ryby. Dobra, ogólnie wiadomo, jak te Wody Polskie pierdolą głupoty, chodzi o to, że jest zanieczyszczony. I tu Wody Polskie mówią, że git, że metale ciężkie, ale niech oni nie wchodzą w przyrodę, bo się na tym nie znają. Jak dalej informują Wody Polskie, będę mówił WP, nie mylić z Wojskiem Polskim. W okresie od 29 sierpnia do 22 września do tego roku do Wisły dostało się ponad 5 miliardów litrów ścieków oraz setki ton biogenów. Po opracowaniu Wód Polskich czytamy, że wielkość ładunku ścieków oraz ich czas ekspozycji mogą mieć wpływ na miejsca występowania ptaków czy ryb i tak dalej. Na przykład różanki. W wyniku zrzutu tworzyły się zastoiska bezcenowe z ogromną ilością biogenów. Bardzo dużo innych obszarów zostało w ten sposób zanieczyszczonych. Dolina Wisły Dolnej, Dolina Wisła Nieszawska, Kampinoski Park Narodowy, Szkomiński Park Narodowy. Nie będę się nad tym, słuchajcie, wypacał, bo pierdolą głupoty. Natomiast fakt. Fakt rzeczywiście to może być... Natomiast oni nie zrobili badań. Bo rzeka im dalej, tym bardziej się rozchodzi i teraz powinni podać. Tu jest taki stosunek, taki pierdolą głupoty. Dobra. Dalej raport wyjaśnia. Biogeny w naturalnym środowisku są korzystne dla rozwoju roślin. A, będą pisać, że jak małą ilość, tak jak dostajecie rentgen. Co innego, jak dostajecie małą dawkę, na przykład w kroplach homeopatycznych, to was lecza. Co innego, bomba atomowa jest wypierdala. Natomiast niech oni, jeżeli piszą, że tak i tak, eutrofizacja i tak dalej, że to niech podadzą. Kto to ocenił, jaki instytut i tak dalej. To same takie pierdolenie też mogę sobie powiedzieć, tylko zawsze jak coś mówię, to uzasadniam. Uzasadniam, że jak ktoś zrobił radio tranzystorowe, to nie może mówić, kurwa, o tym, że PEM nie działa z BTS-ów na człowieka negatywnie,
i to tłumaczę ci, kurwa, masz pojęcie o wodzie, a pierdolisz mi takie głupoty i nie mów mi więcej, nie mów mi więcej przez telefon, że BTS-y nie szkodzą na ludzi. Wiesz, Misiu, do kogo się zwraca. Piotruniu, nie do ciebie, nie do ciebie, bo ty nawet nie wiesz, co to jest BTS czy PEM. Aczkolwiek tyle, co oglądasz mnie, już powinieneś wiedzieć. No. Mogę rozwinąć się teraz bardziej filozoficznie jak Arturek, Schopenhauer i powiedzieć wam tak. Piotruniu, nie pierdol, zobacz, z jakim wracamy. I to nie są nasze butelki i nasze śmiecie, bo Piotruniu, trudno, żeby to była nasza butelka taka opiaszczona i resztę. Jedna, druga, o, mrówka. Taka melina po wątróbce czy po... To nie jest nasze, Piotruniu. I ty nie pierdol o jakichś mi śmieciach, bo Piotruniu, za chwilę jeszcze raz przeczytam ci maksymę Arturka Schopenhauera i przestań pierdolić wreszcie głupoty, dobrze? Bo... jak to ci powiedzieć tak krótko? Obrażasz moją inteligencję, Piotruniu, obrażasz, rozumiesz?